dzieci głodne, zapłakane, łzy w oczach, matka sfrustrowana, też głodna, żołądek przykręt do sukien, ojciec wkurwiony, szykuje pięści, zaciera ręce, dwa godzina czekania, pożywienia brak. Zapytajmy pierwszych odchodzących ludzi, ile czekali. Zobaczymy, co nam odpowiedzą. Ile czekaliście? Długo? Za długo. Ale godzinę gdzieś? Nie wiem, trzy kwadranse. O kurde. No, proszę Państwa, trzy kwadranse. Sytuacja jest wyjątkowo kryzysowa. Brakuje najprawdopodobniej pożywienia w McDonaldzie. Ja się z reguły nie stołuję w takich punktach, ale byłem akurat na trasie i postanowiłem przetestować tą wspaniałą restaurację. Numerek 29. Wylosowałem, zamówiłem w kasie o godzinie 17.54. Proszę spojrzeć, 17.54. Aktualnie którą mamy godzinę, przepraszam bardzo? Zapytam po stronie 18.49. Proszę Państwa, czekamy już prawie godzinę. Wszyscy głodni, cała restauracja głodnych ludzi. Sieć szybkiej obsługi niestety nie wyrabia w tym miejscu, w Kostrzynie. Nie w Kostrzynie, przepraszam, gdzie my jesteśmy? Przed, na autostradzie przed Poznaniem. Grubo przed Poznaniem. Na autostradzie nie wyrabia. Wszyscy są zestresowani. Restauracja jest cała pełna. Proszę spojrzeć, ile ludzi oczekuje. Szczęśliwych. Szczęśliwych. Ile czekacie? Dzień dobry, dzień dobry. Godzinę? No, jeszcze nie. Jeszcze nie, a u mnie już prawie, ale 29 w trakcie. Może się zmieszczą w godzinę. Te emocje, zaraz zobaczymy. Na pewno wirus się wkradł do systemu. Proszę Państwa, ludzie już niecierpliwie używają telefonów komórkowych. Nikt nie wie, co się dzieje. A 29! 29! Dobrze, nie nagrywam Pani, proszę bardzo, to jest mój numerek. 29. Czas oczekiwania, godzina i jedna minuta. I sukces. Wygrałem to. 100 mil. Proszę powąchać. Proszę. Testować. Ludzie z kolejki zabierają mi jedzenie, bo są tacy głodni, że po prostu muszą to zjeść. Dziękuję bardzo. Poczekam na Was na górze. Może weźcie jeszcze po fryteczce jednej. Weźcie. No pewnie, że tak. Życzę Państwu szczęścia. To byli moi towarzysze z kolejki. O, też są szczęśliwymi odbiorcami. A najlepsze jest to, proszę Państwa, że kanapka jest po prostu zimna. Więc nie wiadomo, czy tak długo leżała w podgrzewaczu. Też dostałem jakąś po prostu starą. Sprawdzę jeszcze tego drugiego hamburgera. Bo tamtego się nie da jeść po prostu. Ten też jest zimny. Po prostu zimne kanapki. Po godzinnym oczekiwaniu na jedzenie dostałem jedzenie zimne. I wcale nie takie aromatyczne, jak przedstawiają te reklamy. Zimna bułka. Spotkałem, proszę Państwa, na górze ludzi, którzy stali za mną w kolejce. Proszę się wypowiedzieć, czy hamburgery są w jakiej temperaturze? Panie Stanisławie? Pokojowej. Tak jakbyśmy sobie po prostu, proszę Państwa, wyjęli kanapkę szkolną z plecaka. Do tego, proszę Państwa, wypełnienie wszystkiego w toalecie. Już nie nagrywałem, by oszczędzić Państwu tego widoku. Lała się woda prawie po kostki, gdyż zapchał się odpływ, a pisuar cały czas wylewał wodę, chcąc spuścić. Dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku.